Siemam sobie, z tej strony ja, czyli Zombiaczek, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was odcinek trochę inny niż zawsze, a mianowicie ostatnio byłem, widzowie, w sklepie elektronicznym i zobaczyłem myszkę za 7 zł. I widzowie, widziałem kiedyś taki odcinek u Jacoba, który nagrywa z Fortnite'a. Właśnie testował sobie takie myszki tanie w Fortnite'cie. No i postanowiłem, że ja sobie, widzowie, taki sam nagram odcinek, ale właśnie taką myszkę za 7 zł, widzowie, przetestuję tutaj na Dragonie i zobaczymy, jak ta klepa będzie po prostu wyglądała. Więc widzowie, jeśli chcecie więcej takich odcinków, po prostu z testowania jakichś tanich sprzętów komputerowych w Minecrafcie, jak to po prostu wygląda, to zostawcie tutaj suba, lajka oraz dzwona. I ponadto chciałbym poprosić, żeby każdy napisał w komentarzu jakiś po prostu pomysł na nowy odcinek z Dragona. Wtedy będzie po prostu, widzowie, zajebiście. Więc co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania, zostawiajcie lajki, suby i dzwony. Pozdro! A no i bym zapomniał, wbijcie do SteelSeries, link w opisie. Siema! Dobra, widzowie, ja już tutaj jestem sobie na Dragonie, ustawiłem sobie mniej więcej sensitivity, jakie po prostu powinno być, bo ta myszka sama w sobie nie ma po prostu regulacji sensitivity, więc musiałem się tutaj bawić w Minecrafcie. Ona ma optymalnie bodajże chyba 1000 dpi, z tego co mi się wydaje. No i tak sobie mniej więcej po prostu ustawiłem. W ogóle ta myszka jest, widzowie, podświetlana, więc jak za 7 zł podświetlana myszka, jeszcze migająca, no to jest całkiem spoko. Wiecie co, ja może zgaszę światło i wam pokażę, jak ta myszka po prostu świeci. Także zobaczcie, widzę, ta myszka sobie świeci w taki oto sposób. No nie wiem, czy to będzie dokładnie po prostu widać, bo jakiejś dobrej kamerki nie mam. No ale tak sobie świeci, więc całkiem spoko, jak za 7 zł. A więc co, moi drodzy, myślę, że możemy zabrać się po prostu tutaj z eleganckie te panie do graczy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na początku wam powiem szczerze, że widzę, że tą myszkę trzyma się po prostu okropnie. Miałem kiedyś myszkę, widzowie, taką, że tak powiem, laptopową, taką właśnie małą, ale jest modekomą bodajże, tu była, widzowie, zupełnie z 300 razy lepsza. Ta jest po prostu takim totalnym badziewiem. Jak ją tak zduszam, to nasz, widzowie, się do środka wgina. Nie wiem, możemy na live zrobić jakiś test wytrzymałości, widzowie, myszki za 7 zł, jakbyście chcieli. Możemy ją jakoś zniszczyć, zobaczymy, jak długo po prostu wytrzyma. No ale serio, wginam ją palcami, ona się po prostu niszczy, więc czuć, widzowie, po prostu tą tandetę tej myszki. Bardzo mocno skrzypi, nie wiem, czy to słychać w mikrofonie. I w ogóle cały kabel się po prostu też plącze. No ale jest to myszka za 7 zł i tak w ogóle cud, że ona działa. Więc dobra, tepamy do pierwszej osoby i zobaczymy, jak, widzowie, sobie po prostu tutaj uda nam tepnąć to gracza. Dobra, widzowie, tutaj typek Oniku Beczunia Michał pisze na czacie, kto chce kile, bo oddaje tepa. Więc tepamy do typu Oniku Beczunia Michał. No i zobaczymy, czy typeczek nas akceptuje. Mam nadzieję, że tak i że następnie, widzowie, gdzieś swój kuboid, bo na jakimś równym terenie po prostu nie mam żadnych szans. Dobra, jemy sobie koksa, dobieramy się. No i tepamy. Jesteśmy, widzowie, u niego w żółwiku, tak mi się wydaje. Jest to poziom, widzowie, 83, więc jest to po prostu żółwik. No i spróbujemy typa sklep. Jest to w ogóle typek bez premki, ale oczywiście tutaj go nie lekceważymy, że jest Steve'kiem. Tylko kurde, ja, widzowie, z tą myszką za 7 zł, to mam, widzowie, przedupione. Powiem wam szczerze, że tu się nawet ciężko rusza. Naprawdę, bardzo ciężko się tą myszką rusza. Jest po prostu jakaś totalna, widzowie, katastrofa, że tak powiem. Bo na tej myszce się czuję, jakbym grał na jakiejś drewni. Naprawdę, jakbym klikał w drewno. Dobra, czy typek poliże? Aj, nie polizał. Szkoda, że nie polizał tutaj typeczek. Dobra, zobaczymy, czy uda się go zabić. Dobra, klikamy w myszunię tutaj, robimy giga spam. No, będzie ciężko polizać, że tak powiem. Wiem, jak tutaj w myszkę klikam, nie wiem, ile CPS-ów w ogóle na tej myszce klika, może z 5, może mniej. Mógłbym odpalić w sumie ten od CPS-ów. Aha, no i widzę, że tu przyszedł jego stary, widzowie. No jak zwykle, ze starym, widzowie, dwóch na jednego, banda Steve'ka. Jakby to było, widzowie, po prostu inaczej, dwóch na jednego, banda Steve'eczka. Dobra, odpaliłem sobie makro, widzowie, teraz na szybkości, bo jak ich jest dwóch, to nie będę klikał w myszkę za 7 zł, bo tutaj męczarnia będzie. A tak, może któryś z nich poliże, może ten poliże, patrzcie, typek liże, robi lizu, robi lizu, dzieciaczek. Nie, nie polizał. Ha, sykał się, dobra, no nie wierzę. Ja pierdykam, co za gówno, widzowie. Ale że tak grają na Dragonie, że dwóch na jednego jeszcze takie nogi robią nieudacznikowe, że tak powiem. No kurde. Dobra, pa, ty pojebania padła. Ja go dojadę tego Steve'a. Nie. Dobra, wrzuciłem, nie wrzuciłem do niego perły. Kurde, nie, szkoda, że perły do niego nie wrzuciłem. Bo ten typek, już, widzowie, nie ma koksów. No nie, no co za gówno są. Co to są za gówno, widzowie, dwa. Z takimi, widzę, dwoma gówno muszę użerać, którzy... Ja pierdzielę, no nie wierzę, dwóch typa i widzowie jeszcze nogi mi robią. No skurcze, jeszcze są bez stręża ten typek w ogóle jest. Ten chłop, widzowie, zapomniał kupić stręża, patrzcie to. Co za typa. O stręże zapomniał, dzieciaczek. Pan tu poliże, widzowie, go... Zrąbałem go tu jeszcze. Dobra, wjeżdżam do tego typa. Tutaj, nie, co jest? Dlaczego... Aha, jestem do góry, widzowie, ale ten typek się dobrał. Chłop, co był bez stręża. Co za, widzowie, oferba życiowa, że tak powiem. Dobra, spróbujemy tego typa dojechać. Wziąłem tego koksa.
Ja pierdzielę, mój cały ekwipunek, widzowie, mnie tu laguje na tej myszce. Dobra, wyłączam makro i klikamy w myszunię, widzowie, bardzo szybko. Nie wiem, może typ poliże, widzowie, ale zarąbałem tamtego jełopa. No nie wiem, typ był totalnym, widzowie, dziwakiem. No dziwak po prostu z gościa. Dobra, bo ja teraz nie kupiłem stręża. Już mam stręża, typek Ekoxa. No jedyną naszą szansą jest to, że po prostu mu upadł set. Choć wątpię, że mu upadnie set. No, tak powiem, raczej na 99%, że jest to dedzik tutaj. Dobra, typek zmienia seta, widzowie. Boże, już mi bolą palce od klikania w tą myszkę. Ona jest tak niewygodna, że to jest masakra. Przepraszam, że tak narzekam na tą myszkę. No ale tak jak mówię, naprawdę, spróbujcie sobie kiedyś pograć, no jak macie wolne 7 zł, zróbcie sobie taki challenge. Pana typowania, zabiłem go, Dizzy. Jest, zajebiście, widzowie, dwóch typa rozdupiłem na tej myszce, widzowie, która cała po prostu lata, jest tak miękka ta myszka. Nie, trzeba zrobić jakiś crash test tej myszki, naprawdę. Dobra, widzowie, rozdupiłem dwóch typa, więc zajebiście, widzowie. Dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj znalazłem pierwszą osobę. Jest to typek o niku TS Podłoga Gildia Tap. Zobaczymy, czy typek nas w ogóle zaakceptuje. Mam nadzieję, że tak. Powiem wam szczerze, że po chwili, widzowie, użytkowania tej myszki po prostu żałuję nagrywania tego odcinka, bo jest to po prostu katastrofa i totalnie, widzowie, po prostu ciężko się na tym gra. Dobra, widzowie, typek nas akceptował, tak żyjemy sobie koksa, dobieramy się. Powiem wam szczerze, że tu się ciężko, widzowie, cokolwiek robi na tej myszce. Dobra, tepnął mnie typek do swojego kuboida, także zajebiście. Spróbujemy sobie, widzowie, go sklepać. Ja, widzowie, tutaj klikam w tą myszkę, ale powiem szczerze, giga hardcore. Aha, mam makro włączone, dobra, że miałem jeszcze makro włączone. Dobra, klikamy sobie w tą myszkę. Powiem wam szczerze, że jak klikam lewym przyciskiem w tą myszkę, to jest po prostu, no, mega, mega takie uczucie, kurde, jakbym jakieś drewno dotykał, naprawdę, jakbym po prostu jakieś uderzał w jakieś drewno, czy coś takiego. Dobrajemy sobie koksa. Ważne, że prawy przycisk myszy działa. Czyżby typek uciekał? Nie no, wariacie, jestem na myszce za 7 zł, a ty mi uciekasz. Typek chce się dobrać, jak ja go klepię tutaj na myszce za 7 zł, czyżby on miał laga? Ty, typek ma jakiegoś laga! Dobra, spróbuję go zabić na tym lagu. Ach, nie udało się niestety. Nie udało się niestety tutaj gościa zabić na tym lagu. Dobra, muszę sobie zmienić seta. No i chce ten typek uciekać, widzowie, nie zmienię seta, bo jeśli ja... No i uciekł mi. Typek mi uciekł, no i pójdzie się niestety, widzowie, dobrać. Także szkoda, giga szkoda, widzowie. Ale tak, niestety po prostu, widzowie, jest w tym Minecraftie, że każdy się chodzi dobierać. A wystarczyłoby po prostu zablokować crafting po prostu... skrzynki z wagonikiem i już by nie byłoby po prostu dobierek, widzowie, a tak każdy ma to po prostu zrobione, no i się dobiera. No dobra, jedyną naszą szansą jest to, że po prostu temu typowi padnie set albo coś takiego. Dobra, wiecie co, jak ja będę miał po prostu tutaj 3 sekundy regenki, to ja, widzowie, rzucę perłę do góry. Ło, co się stało? Ty, ja pierdziele, myszka mi się popsuła, widzowie, nic nie mogę zrobić, popsuła mi się myszka. Ty, co się stało, widzę, z moją myszką? Ja pierdykam. Nie wiem, widzę, co się stało z moją myszką, ale po prostu zdedałem. Coś kliknąłem na myszce i zlagowało mi, widzowie, Minecrafta totalnie. Dobra, moi drodzy, tutaj ziomek o niku Kolczyk PvP pisze na czacie, kto chce i ty TPA, więc zobaczymy, widzowie, czy ziomeczek nas akceptuje. Mam nadzieję, że tak i uda nam się go po prostu sklepać. Dobra, widzowie, ziomeczek nas akceptował, więc jemy standardowo koksa, dobieramy się, bierzemy antynogi i jesteśmy, widzowie, w jakiejś gili, gdzie jest tu dużo typa w nogach. O kurcze, jest tu, widzowie, dwóch typa, a nie, myślałem, że jest więcej, to jest po prostu to serce gili nowe. No dobra, lejemy, widzowie, ziomeczków, zobaczymy, czy uda nam się, widzowie, tutaj w jakiś sposób po prostu sklepać, że oni są dosyć mocno na mnie sfokusowani, więc będzie, widzowie, to bardzo, ale bardzo po prostu ciężkie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, full focus i lejemy typeczków. Dobra, typek je koksa, zjadł przede mną koksa. Dobrze, to jest bardzo ważna informacja. Ten typek jeszcze nie jest na koksie. Dobra, teraz jadł koksa. Zmieniamy sobie, widzowie, seta. O kurcze pieczone. Zapomniałem wziąć, widzowie, trzeciego seta na zmianę. Mam tylko dwa sety na zmianę, więc powiem wam szczerze, że mam przerąbane. Czyżby ten typek miał laga? Tak, on miał laga, zajebiście. Typ miał laga. Co tu się wydarzyło, widzowie? Ale fart! Dobra, teraz zalejemy tego typa i on sobie koksa, czy poliże? Nie, nie polizał. Szkoda, ale kurczę, zajebiście, typek miał laga. No i po prostu kozacko, po prostu, widzowie, kozacko. Dobra, jemy sobie koksa. No i lejemy tego typeczka. Ziomek będzie chciał, widzowie, spierdzielać się dobrać. Tak, on już, widzowie, spierdziela po prostu perłami. Zobaczcie, co ten typek robi, on jest obsrany, obsrał majty, gościu. Pytanie jest w ogóle takie, czy ten typek mnie chce klepać. Nie wiem, czy oni mnie w ogóle uderzą? Nie, oni mnie nie uderzą. Dobra, logam z Dragona, widzowie.
Więc zajebiście, więc moi drodzy, tym akcentem, lognięciem serwera, żeby nie oddać im killa, po prostu kończymy ten odcinek, więc dzięki za oglądanie, zostawcie suba, lajka i dzwona, no i pozdro, siema widzowie!